Oddajemy tu mikro. Teraz tak. Zadanie numer 2. Płynna jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. Egzaminator podstawia nam tutaj do pozycji, gdzie jest pozycja początkowa na łuku i osoba egzaminowana ma wykonać jazdę do przodu, zatrzymać w pozycji końcowej na łuku i płynna jazda do tyłu. Nie wolno się zatrzymywać, nie wolno, żeby zgasł silnik. Jadąc do tyłu mamy obserwować tor jazdy przez lusterka wsteczne i tylną szybę. Tak, bo to jest upewnienie się o możliwości jazdy, wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, ocena sytuacji wokół pojazdu. Zanim ruszymy, musimy się upewnić, że swoim ruszeniem z miejsca nie spowodujemy jakiegoś zagrożenia, bo co to znaczy, że na pasie ruchu, gdzieś tam w mieście, jak pani rusza, to musi pani się upewnić z prawej strony, z lewej i do tyłu spojrzeć, czy nie jedzie jakiś samochód. Jak ruszamy, to on ma pierwszeństwo, prawda? Włączamy się do ruchu. I taka jest idea tego w prawo, w lewo, do tyłu upewnić. Upewniam się. Dwa zdania komentarza, jak poszło. Pana komentarz. No, tutaj kursantka wykonała poprawnie zadanie numer 2, czyli upewniła się o możliwości jazdy, ruszyła łagodnie przejechała łuk do pozycji końcowej, do tamtej tak zwanej koperty, po czym znów się upewniła i wykonała przejazd do tyłu, korzystając z lusterek i też i tylnej szyby. Nie przekroczyła linii, zatrzymała się prawidłowo w pozycji początkowej i w końcowej, nie wystaje nigdzie, a więc wynik jest prawidłowy, czyli pozytywny.